Dobra, podcast, czas zacząć. Podcast. Dzisiaj porobimy sobie może jakieś bossy, których pozapominałem porobić. Tak mi cały czas przychodziło do głowy. Nie wiem, czy to było tutaj. Chyba tak. Naprawdę mam tak dość wszystkiego. Praca w korporacji to jest chyba najgorsze, czego bym nikomu nie życzył, naprawdę. Albo zależy jeszcze może w jakiej korporacji. No ale... jeżeli praca tak wygląda, jak wygląda w sklepie komputerowym, to... nie wiem. Jest naprawdę... ciężko, nie? Jest ciężko się jakoś dogadać z tymi ludźmi. Cały czas się ma jakby... nie wiem, taką perspektywę mam, że... Taką perspektywę mam, że rozmawiam ciągle z zamkniętymi głowami, które... chyba udało się. Które no niechętnie chcą... nawet jeśli już, bo powiem tak, że problem w zasadzie korpo to leży bardziej w komunikacji, że wiecie, że musicie do przełożonego coś zgłaszać, przełożony ewentualnie wtedy zgłasza to coś wyżej. Wiecie, jest taki niepotrzebny pierdolnik, tak jakbym ja nie mógł napisać do tej osoby wyżej. Bo to... wiecie, problem jest tu, że info jest przekazywane i to info często jest przekazywane niestety tak jakby troszkę wybrakowane i że jak ktoś o coś pyta w waszym imieniu, to jest odpowiedź: nie da się.
No i co mam teraz zrobić? Nie mam potyk na manę. Nie wiem, no nie mam potek na manę. Wykorzystałem naprawdę wszystkie 7 i zabrakło mi many. Miałem kończyć. Na czym polega problem korporacji, że pojawia się jakiś problem? Stawiasz pewne argumenty i tok rozumowania swojemu liderowi, on mówi, że jest zajebisty, przekaże go dalej. Przekazuje go dalej i otrzymujesz w kółko odpowiedź: nie, 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 nie. No to w końcu stwierdzasz, że może coś jest nie tak. Bo wydaje ci się bardzo mocno, masz taką ugruntowaną mocno w sobie myśl, że no, mówisz z sensem, więc fajnie byłoby jakby poznać powód odmowy, dlaczego nie, więc piszesz bezpośrednio do osoby, która jest odpowiedzialna, tak? I nagle okazuje się, że ona przyznaje ci rację i mówi, że wprowadzi zmiany, więc kurwa, jak to jest, że przez półtorej miesiąca konsultacji z liderem, przez lidera, cały czas odpowiedź była nie. W wymienieniu kilku wiadomości mocną osobą wyżej bezpośrednio, nagle otrzymujesz odpowiedź, że tak, po czym tam dwa tygodnie później czy trzy zmiana faktycznie wchodzi w życie. Praca w korpo jest tak depresyjna, nic, naprawdę się nic nie da zmienić. Nic się nie da zmienić, jakby... Nie wiem, czy to jest wina lidera, że nie potrafi przekazać po prostu argumentów, które do niego piszesz, nie potrafi zrobić Ctrl-C, Ctrl-V. Nie wiem, no bo ja nie, nie wiem, może im nie zależy, może mają po prostu tak wyjebane mocno w to, co się, czy cokolwiek się zmieni w firmie. Wiesz, i tylko wylewają ci taki kubeł zimnej wody na ryj za każdym razem. Ty jesteś tą tlącą się taką żaróweczką, która myśli, że no może jeszcze będzie lepiej, może będzie lepiej, może jednak dam radę coś zmienić. Miałem zmienić tę rózgę, bo ona, nie wiem, ta mana jest pojebana, z ta mana 50% więcej naprawdę. Ile strzelam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja nie jestem w stanie nawet teraz stąd wyjść. Ja pierdolę. Nawet się nie mogę teraz... Gdzie jest ognisko, nie? Sześć razy. Jeszcze mam
speeda do tego. Więc jeżeli miałbym speeda z rózgi, mógłbym wywalić na przykład coś, na przykład dać na przykład zamiast tego to. Żeby nie robić takiego przesadzonego tego speeda, nie? Sześć ataków, a jeszcze jakąś inną sprawdźmy. Mam te karyjskie, a ten co? Karyjskiego błyskomiecza. Siedem razy i jeszcze mi prawie many na ósmego starcza. Co? Ja może coś takiego będę zakładał lepiej zamiast tego. No bo to... Nie mam 8 i nie mam 9, nie? To też teraz, no, zmak... Jakby... Ulepszyłem też ten, to 9, no to się okazuje, że co, że teraz mam z tego zrezygnować? Na plus 20 bym mógł zrobić. Jakbym miał trzeci ten, to bym mógł zrobić 20-22. No, do 22 bym mógł zupgrade'ować jakiegoś Wanda, jakbym znalazł jeszcze jeden kamień plus 7. No, normalny staw ma prawie na 8 hitów, nie? Możemy coś takiego faktycznie zupgrade'ować. Zerknę sobie.
To jest Karian Glinstone. Taften. Jest kilka ich. A ten drugi jak wygląda? I ile on daje na jakimś plus 3, plus 20, ile mogłem mu zrobić, mówiłem? Osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. To on na 298 by dawał. Dwieście dziewięćdziesiąt osiem? Nie zżerałby żadnej many? Dodatkowej? Przecież to jest... Co? Nie, to jest jakiś... Jakiś nieśmieszny żart. To się wydaje niesamowicie dużo lepsze. To mi daje 309, ten będzie mi dawał na... Zadaję tę broń na plus 20 mogę. Nawet jakbym nie chciał używać tych, to mi da 280, ale to i tak będzie dużo lepszy. Ja mam dodatkowego hita w tej broni względem tego. Ta broń totalnie nie ma zastosowania. Oj, tak, nie mogę się teleportować. Teraz mogę? Idziemy sobie zrobić nowego staffa. O, tu już nie ma w ogóle tego ziomka. Te wazy były tu rozbite tak od zawsze? Coś mi się nie wydaje. A, nie mam dusz, to tak. Czyli muszę najpierw... Najpierw muszę sobie trochę dusz zapodać. Ile mi coś takiego da? O kurde, 5000 dusz. Chyba trochę przesadziłem, ale... Jakie mamy... możliwości. A tutaj mam kamień kowalski. A, czyli do tego są zwykłe kamienie potrzebne. Mm.
teraz tak na szybko zerknijmy. 80 dipsa różnicy. Tylko, że tu pamiętajmy, że... jeszcze muszę więcej, bo... bo musi być skalowanie do S dociągnięte. Mam na plus 16 teraz. No to 18 mógłbym spokojnie... no spokojnie mógłbym pociągnąć, czyli... żyjemy ze dwa takie, nie wiem ile mi to da. O kurwa, 5. Jezusie. Ale dużo. Który to jest? 17? Co? Nie mogę? Kamień Kowalski 6? Co tu się... tu się dzieje? Czekaj... bo czy to jakoś więcej tych kamieni niż jeden zabiera? Bo ja coś źle policzyłem? Ale tak czy siak będziemy raczej korzystać z tego, bo... z tego i może z tych karińskich mieczy będę ciachał z przeciwników, nie wiem... nie potrzebuję kamień Kowalski 6. Dałaby się teraz mapka. Upgrade z materialsami. No, tylko pytanie teraz, gdzie ja tu znajdę akurat kamień Kowalski 6?
50 obrażeń, nie? 50 obrażeń, czy to jest warte? Teoretycznie by trzeba było zobaczyć. Nie, to tu nie. Było... tu. Teoretycznie trzeba było zobaczyć. Ile ja mam teraz hitów z tego? Jezu, nie to. Siedem. A tam miałem 5, tak? Na tamtej. Nie, to mam 2 hity więcej. 2 hity więcej, nie muszę pić poty. 50 obrażeń na... Czyli... pięć hitów. O 309. Versus... 7 hitów po się prosto kalkuluje. Mam 200 dipsa więcej na tym outcome'owo. No i nie wpierdziela mi tyle many, nie? No i spróbujemy teraz.
Ja pierdolę, no jeszcze mi zajebał, nie? Kurwa. Ja pierdolę. Niesamowite, naprawdę. Ja zginąłem tylko przez tą kurwysyńską zgniznę. Ja mam 15 tysięcy dusz w tym miejscu. Po 9 straciłem i jeszcze naładowałem za dużo. Napij się tej poty, ty mato jebana, kurwa. Naciskam tę potkę. Nie pierdzą, że on mnie zajebie, bo mnie pojebie.
było oporowo trochę. Ale się udało na szczęście. Naprawdę, ja ostatnio pałam jakąś taką, nie wiem, wewnętrzną nienawiścią. To przez te prace, naprawdę. Praca w korpo tak wyniszcza ludzi, bo kurwa wyciskają cię jak cytrynę. Nie wiem, po chuj to mówię i tak tego nikt nie słucha. Najśmieszniejsze, że... Tak gadać, tak... Nikt tego nie usłyszy, nikt tego nie przeczyta, nikt tego nie, nic z tym nie zrobi. O, 29 tysięcy. Dobra, gdzie mam jakiegoś bossa, o którym zapomniałem? Bossa, którego skipnąłem, tu te dwa to zrobiłem, nie? Tu były dwa bossa, ale tu je robiłem. Bossa, którego skipowałem, to jeszcze był tutaj, ale już go zrobiłem. Tutaj jest tak... pusto. A nie, bo tu było... Robiłem to? Pytanie, czy to robiłem. Albo czy to robiłem na przykład? Czy tu wchodziłem? Nie wiem. Szczerze nie wiem, nie pamiętam. Czy tu coś robiłem? Wchodziłem do takiej jakiejś jaskini lesowej? Nie mam tego pojęcia, czy ja tu wchodziłem, czy nie, do takiej jaskini. Byłem tu. Dobra. Które były, pamiętam. Tu chyba jest... Czekaj, co? Mogę zwiedzić... Raz, dwa, trzy te rzeczy. Dziwnie się zaznaczyło 1, 2, 3, coś takiego słowa. 4 w ogóle jeszcze jest. Gdzie jest 1 w takim razie? 1 jest tu, przede mną. Ja patrzę. 1 jest gdzieś... Kurwa! To szuście. Znowu mnie wystraszył. Się mapy nie da w pokoju obejrzeć. Coś tu brzdęczy. O.
Tylko gdzie ta jedynka jest? Ja coś zaznaczałem? Gdzieś? Jak usunąć wszystkie znaczniki? Umieść znacznik. To mnie... No i może mnie to zaatakować? Co się pytanie, dobre. Umieść znacznik. Zamknij znacznik X. Usuń wszystkie znaczniki. Ja to mi dalej nie usuwa. Kurwa, nie wiem, tak mnie irytuje, gdzie jest ta jedynka zajebana. Muszę zejść z konia, bo nie mogę się tak stawić. Ona jest tu. Więc idziemy w tę stronę. No i nie ma. Teraz pytanie, robić to z tyloma ilościami? Ach, chuj, tam robię, że będę level do tyłu. Zrobimy. Nawet nie zaatakował. Wsażenie. I to jest ogólnie giga dobre chyba pod takie granie Glass Cannona. O, sorki, bo nie wiem, czy to było słychać. Jeśli tak, to przepraszam. To daje inta. A mógłbym zainwestować zamiast winta to też daje inta. Ja ogólnie mam 57, więc albo tu mam 3, albo tu mam 5. Ale... Wiary mam, czekaj, wiara? Nie, umysł 28. Mam 3. A to mi nie daje umysł. Nie daje many, tylko to mi daje albo witalność. Czy to jest lepsza wersja tego? Czyli to mi albo da HP, troszkę energii. No. To jest całkiem... A jakbym... Bo to mi daje... Czekaj, to mi daje tylko umysł?
Nie. Czekaj. Nie mów, że ten hat mi daje tylko... Tylko umysł mi daje. No, on dawał HP więcej. Jak to jest, że... bez kapelusza mam 619 HP, straciłem manę, to coś dziwnie działa. Patrzcie, składam kapelusz, jest pokazane, że on mi da umysł i manę. A tutaj jest pokazane, że ten mi zabierze HP. Chyba zbagowanie pokazuje. Bo zastanawiam się, czy nie wyszłoby lepiej, bo ile on daje mi many? 3 punkty. Może jednak lepiej jest w energię zainwestować? Albo może po prostu coś takiego, takie combo? Dalej mam 7 hitów. Butelka mi przywraca i teraz jakbym... w wyposażeniu jeszcze... To mi dało umysł. Umysł mi dawało to, dawało mi też inta. 3 punkty. 5, 6, 7, 8. Czyli to mi daje 3 punkty w umysł. I... i 3 punkty w 5, 6, 7, 8, 3, to mi daje 6 punktów, no to to jest całkiem legit. Ta wiara i mistycyzm to mnie nie interesuje, ale to mi daje inta i umysł. Albo po prostu czysto winta, nie? Jestem ciekaw, czy to mi da kolejnego hita, czy nie.
Nie. To zrobimy jak na razie tak. No, chociaż może od razu tak. A to jest trochę bez sensu, to jest lepsze. Po prostu lepsze. Daj mi więcej punktów. Fakt, że mam ten debuff, że otrzymuję więcej obrażeń, no ale ja raczej gram pod nie otrzymywanie obrażeń. Ja gram po prostu pod coś takiego, że albo przeżyję i zabiję, albo dostanę one shota i zginę. No. Nie mam wielkiej filozofii za bardzo. Ja tu coś znalazłem? A ja tu byłem. Dobra, ile potrzebuję na level? $29,100, czyli potrzebuję... dwa razy użyć. Wydaje mi się, że to będzie całkiem okej. Jak dam winta. Bo teraz chyba będę miał... ...8 hitów. No, dokładnie. Osiem hitów. A tu mogę zmieniać ubiór przy tym? Mogę. A, bo to tylko dobra, już coś wspomniałem. Tu ja zdejmuję tylko jakby te szaty. Te. No chyba jest spoko teraz tak. To wydaje mi się, no to tylko udźwig zmniejsza. Rzepa święte. O, to tak legitnie gorsze, nie? Rękawiczek nie mam za bardzo innych lepszych. Astrologa, zaklinacza ostrzy. I te po prostu z tego mistrza. Równowaga.
Choć tutaj się jeszcze zastanawiam, bo faktycznie negacja obrażeń niektórych, magiczne pchnięcia. A co ja, ja bardziej dostaję ciosy od fizycznych jakichś obrażeń raczej, tak mi się wydaje. Więc może zróbmy tak, ale faktycznie hat zamiast pod manę, to może właśnie pod te energie. Hat pod energię. Nie, no jeszcze zastanawiam się, czy ten hat pod energię, czy pod manę. Ile bym teraz miał tych hitów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To trochę brakuje do dziewiątego, nie? Trochę. No i butelka nie odnawia już całości. To też jest. Ale to nawet lepiej, bo butelkę w takim razie... Zaraz sobie sprawdzimy, ile tym miałbym hitów. Pięć. Nie, to jest beznadziejne. Przecież ja wróciłem nie gram tym, naprawdę. Ten kostur jest totalnie do dupy, nie? Ten co zwiększa mana kosty. I ten też jest do dupy, ten też zwiększa mana kosty. Ten totalnie to, że one byłyby fajne, gdyby one nie zwiększały mana kosztów. Ale one zwiększają mana koszty i to jest ich problem. To jest giga problem. One się od inta skalują. Teraz też pytanie, dlaczego... Jak założę to, to broń ma więcej obrażeń. 253. A, bo mam troszkę mniej inta przy tym, no tak. Ale chyba wolę mniej zadawać obrażeń. Te obrażenia z czasem sobie podbić. I jeszcze faktycznie przetestujemy to z tym hatem, z tym, o, może tak będzie fajniej teraz. Bo... Teraz będę miał większe skalowanie, 260 obrażeń. Sześćdziesiąt osiem obrażeń. Teraz 50. Jakby czym więcej mam inta, tym się ta przepaść większa tutaj pojawia. Może dlatego, że to ma też większe skalowanie. Od na przykład siły. Znaczy nie, to raczej nie powinno mieć. A, no i jeszcze bym sobie ten karyjski siekacz sprawdził. To faktycznie zwiększa obrażenia. Mi pokazuje 700 na tym. Siedemset jedenaście czy coś? Jak mnie trafiłem. No to akurat...
A co on dokładnie zwiększa? Jest tu coś... Greatsword, Carrion Piercer, Slicer... Nie, no to ten Slicer to jest to, co ja używam teraz. Powinien zwiększyć, ale może przez to, że jest ta różnica? A może przez to, że ja po prostu używam tego na jakimś targecie, który jest... Który jest na hita? Przez to nie widzę jakby znaczącej różnicy. Co tutaj wyje? A to. Tak? Jak mówię, co to się tak wydziera, ale to bardzo nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Mnie się po prostu dromi tyle. Znaczy, przydałoby się tepnąć gdzieś na test. Żeby przetestować damage. No, żeby przetestować damage. A jak nie tutaj. Jeszcze ja będę tak naprawdę tego używał? Zapytajmy się szczerze, no raczej nie bardzo. Dobra, no, gdzie ja mogę iść? No, ja mogę tu poeksplorować sobie. A teraz nie mam... Teraz nie mam dusz, to mogę tutaj spróbować. W lewo pójść, zobaczyć, może coś jest w lewo. A pamiętam, że mi było szkoda, bo ja ledwo co się stamtąd wyrwałem i ledwo co duszę odzyskałem. A nie wiem, czy tu w lewo czegoś nie ma na przykład. Albo może bym go pokonał. Co jest? Czemu on nie rusza się? O kurwa, stał. Czyli po prostu się zbugowało coś. No cóż.
się w stopy bije. Jest więcej. O, popatrz. Ja nie wiedziałem, że tak jest. Tego to ja nie wiedziałem, że tak to jest. A tu jest teleport. Patrz, tu jest teleport. Tylko co mi po tym teleporcie, jak ja tu... A może ja tu jestem w stanie gdzieś spaść? Na dół. Może? Nie, nie, raczej nie bardzo. Odległości są między tymi lokacjami raczej zbyt duże. Chociaż? No tutaj jest taka... No to tak, no dobra. Nie, myślałem, że tu można na to spać, że to jest taki... naszyk. Ale niestety tu nie ma żadnego daszku. No tak, ja jestem teraz już taki potężny. To może tych ziomków na koniu tutaj zrobimy. Albo chociaż ich minę i pojadę dalej. No, powinienem sobie dać radę. Nawet jak ich skipnę tam w dalszej lokacji, powinienem sobie radę dać. Co to? Coś jakby się trzęsło z uwagi na jakieś duże kroki. Jak ja mam w końcu ten? A ja mam ten, że otrzymuję więcej depsa.
co? Za mało nasion? Teraz dwa zdobyłem, a chyba jeszcze je... A, może cztery potrzebuję faktycznie. Dobra, to idziemy się, pobawimy z nimi. Trochę chyba, co? Może ich zrobię, zobaczymy. Dodżuję go od prawej strony, a chłopak się zamachnął, że niemal 360 zrobił. Testu. Czysto dla testu. Hita, co ja zrobiłem? No ale nie wiem, no chyba lepiej idzie. Chyba lepiej idzie niestety. Niby 50% więcej kosztuje, ale...
Aha, nic. A nic, nic nie dostałem. Ten drugi kolega. Drugi kolega jest tutaj. Ja nie trafiłem. Czemu ja go jakoś nie trafiam? Co tu się dzieje? Nie! Tak było, tak dobrze było, no. To będzie problem trochę chyba z odebraniem tych dusz. Może być problemik mały. Szkoda, bo blisko było. Nie, nie w tę stronę. Jakoś trzeba sobie radzić, tak? Nie, 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 nie resetuj mi się. Oho, run bohatera. To był
run bohatera dosłownie, no. Oj tak. Oszustwo. Tysięcy, 7 tysięcy bym musiał. Oj. To dużo, dużo. Teraz pytanie. No i teraz właśnie nie, taki miszmasz mam. Problem jest taki, że ta rózga nie jest lepsza i wiem to. W sensie ta jest lepsza, ta co mam teraz. Ta jest lepsza i wiem to, ale... Kurczę, no bo ona teoretycznie mniej bije na jednego hita. Ale w perspektywie całej many ja nią zadam więcej obrażeń, czyli bez używania potki ja zadam więcej obrażeń i też szybciej, bo nie muszę ładować tych speli. W zasadzie problem jest też taki, że spele na tej rudze najlepiej opłacałoby się ładować do fulla. A na tej już tak niekoniecznie. Teraz być tu mądry człowieku i wybieraj. O, tutaj mam iść w tę stronę. O kurwa. Co to jest? Ja jebie, nie, ja mam 30 tysięcy dusz. On mnie ma na hita. Na pewno na hita mnie ma. Da się go jakoś obejść, coś dookoła. Jakiś eksplor tu poleciał bardziej niż walkę teraz. Czy ten eksplor to się może jeszcze gorzej zakończyć, bo te dusze gdzieś tam będą leżały w losowym miejscu. Mam nadzieję, że to jakiś boss nie wyskoczy czy coś, bo się zżygam. Pojebane przecież. O. Chyba go ominąłem. Tu są jakieś giga drzwi. Tam też są jakieś giga drzwi. To znaczy takie giga wejście. Jak to, tylko z drugiej strony. Hmm.
tu coś brzęczy. Zbagowany był, bo nie uciekał nic, jakby w teksturze się tak kręcił. Ale tu nic za bardzo nie mogę zrobić już więcej. Ten ziomek chyba daje dużo, on 2000 chyba dawał. O kurde, ty, biegłem w typa, nawet go nie widziałem. A można tutaj dofarmić. Mało nie dają. Mało bo mało, ale tych 30 tysięcy. Może ona jeszcze jakiś dalszy dialog ma w sumie, bo ja tak raz z nią pogadałem. A, tylko tyle. Dobra. Ale... Mam wrażenie, że mnie zaraz coś tu uderzy. Co to jest? Wiem, czy ja z nim już nie walczyłem? Kurwa, ile? Ile tych dusz? Ty, 40 tysięcy dostałem. Czy 20? Czekaj, nie. Miałem 20... No 20... Ile miałem? 25, 6, 7, 8? Czy teraz problem, bo nie pamiętam, ile miałem. Chyba 25. Chyba 25. Pewnie. Dobra, wracam do jakiegoś ogniska najbliższego, przecież zaraz stracę tę duszę. A level wydać, ale w HP chyba lecę, chyba w HP, no... Chyba w HP. A jeszcze jedno zerknę. NHAT mi daje tyle samo HP, nie?
A, ten daje po prostu więcej many. To jest pytanie. Jakby... Ta rózga wydaje mi się... dobra, ale czy ona jest najlepsza? No to jest fajny mana spender, nie? Jakby... ciężko, ale no w late game, jak będę miał w opór dużo many i będę chciał po prostu się wyzbyć jak najszybciej tej many, żeby wyrzucić ten damage z siebie, no to wiadomo, że to może być late game'owo, tak full late game'owo najlepsze, jak będę miał, nie wiem, cały pasek many, nie, w opór, ale... ale teraz, kiedy ja... Może być 4 na 8. Jeszcze rozwój. Tysięcy dusz, nie? Potrzebuję. Ja bo ja idę... tutaj miałem iść, tędy. Tędy i... ale że tutaj nie było wejścia. Tutaj będzie? Jak ja mam się dostać na te mury? A, stąd. To same, czy całe kółko muszę zrobić, żeby dojść na mury, chyba. Która godzina jeszcze trzeba zobaczyć? O, 12. Teraz tu nie ma tego otwora? Nigdzie? O, tu jest ziomeczek. No, już 2450 aż. Trochę więcej tych dwóch. Pamiętam, że za jednego takiego dostałem 2000 wcześniej, a teraz... teraz troszkę więcej.
No i popatrz, tu przejścia nie ma. Tutaj muszę dojść. Poszedłem w jakąś losową stronę. A ja powinienem... O, tu i w lewo. I w zasadzie w lewo odbić. Jak mam wybór. Te łuczniki. To co? No nie mów, że ja się mam z nim bić. I z tymi łucznikami użerać jeszcze. Ja... Ja pierdolę. No ten łucznik to patologia akurat trochę. Nie, no nie, no co? No to chyba, to nie będzie chyba takie proste. Jak on nie ma na hita? A już przynajmniej agro łuczników chyba zgubiłem, co? Pytanie, gdzie są moje dusze teraz? Przede mną gdzieś. No ja nie ma opcji, że ja go zrobię. Nie ma takiej szansy nawet. Że ja go biłem po jakieś, nie wiem, po 100. A co się dzieje? Czemu? Czemu ja znowu trzymam tę rózgę? No i tu nie ma przejścia. To jest problem, że tu nie ma przejścia, nie? A jakbym tam dołem poszedł? Co jest dołem? Może dołem mogę też? Bo tam były dwie ścieżki, nie? To były dwie ścieżki, a mogłem...
iść tu. A mogłem też dołem jakby przy tej wodzie przejść. Co to oznaczyło? Ups. Jak ja teraz tak w sumie wiem, że taka jest ich słabość, duża, ogromna bardzo. O, tutaj można... To dziabnąłbym go jeszcze od razu. Niezła faremka. Gdzie to było? Ten spadek bezpieczny. A pytanie, czy tu właśnie coś jest po drodze? To też nie wiem, po co to jest, a... Drzwi? Myślałem, że na górę. Na dół to mi się nie podoba. Jeszcze jakoś tak dziwnie. O nie, jakieś katakumby kolejne. A, tu w ogóle chyba nie mogę iść dalej, dopóki co? Dopóki kamieni nie... Tych nie wstawię, tak? A nie, tu mogę iść. Tutaj? Coś tam, ile mam tych kamieni? Zerknijmy. 12. To mógłbym wrzucić 2, no. Kurwa. Straszą mnie. Tak myślałem, że tu... Aha. Jakiś iluzoryk? Coś? No tak nie bardzo. No
to wygląda, jakby tu miało coś jeździć. Znowu. W torach. Ale zamiast zwiedzać to, to ja bym poszukał tam na górze, bo ja bym się chciał dostać. Tak jakby... No tu, gdzie ta winda była, nie? Żeby mieć tamto odblokowane. Bo mam tam teleport, ale... Nie mogę z tym nic zrobić. Może tu jestem w stanie jakoś się na górę dostać. Inaczej niż tędy. Chociaż raczej nie, raczej specjalnie jest chyba tamten boss zrobiony. Że jak nie pokonasz bossa, to się nie dostaniesz, nie? Dalej. Mi się wydaje, że tak ktoś to specjalnie zaprojektował. Temu się przyjrzymy jeszcze. Tu żadnej interakcji nie ma. A ja już coś takie raz widziałem, coś takiego, tylko nie wiem, co to robi. To co? Ja pierdolę, to jest ten niedźwiedź. Ogromny i zły i szybki, co mnie ma na hita. Czy to jest tragedia tutaj eksplorować cokolwiek? Się jeszcze przydało przyjść i tu coś sprawdzić. To tutaj jest. Bo ta lokacja jest ewidentnie trochę nie na mój poziom. Właśnie ciężko to jest. Tego bossa tam był przy tym wejściu, też nie ma opcji, że go zrobię. Aby się chyba tutaj udać. Oko bestii drży. Bobosik. Co to jest? Ja... Promień zagłady, czy co? Szkoda mi trochę duży, jak padnę i je stracę.
poprzedni marynarz, to ja pamiętam, był dosyć prosty, a ten wygląda turbo dziwnie. Nie wiem, gdzie on jest jakąś. I teraz mogę dać iść i nakarmić tego ziomka. Ziomorowe korzenie. Może tak zróbmy. Może najpierw znajdę tu ognisko. Idąc w tę stronę, wydaje mi się, że znajdę ognisko, albo może i nie. Jakbym znalazł na dole, a nie tutaj. Tu jakieś będzie? Średnio. Czyli ognisko musi być raczej tutaj, gdzieś przede mną teraz. Jak nie będzie go tutaj, to nie wiem. O, bym chciał znaleźć ognisko i duszę wydać. O, jest. Level up. Level up. Kurwa. Co to jest? Jeszcze brakuje, żeby tu jakiś boss wyskoczył. Czy czymś takim. Dobra, mamy tu jakieś ognisko, można skoczyć faktycznie tutaj i nakarmić ziomka. Bo on chciał ten morowe korzenie. Czy tu się coś zmieniło? Zawsze tak wyglądało.
Podejrzane to. Pytanie, czy jestem w stanie zabić tego ziomka? Pewno nie, ale może... Może on też ma jakiś ukryty ten... Ukryty... Nie, on nie ma, on ma jeden target. No oszust, no. No nie, no nie da rady to zrobić, no przecież nie ma na hita, no. Idę spać. Nie chcę dusz stracić. A czy... Jeszcze była jakaś lokacja, gdzie był... Nie wiem, czy to właśnie przypadkiem nie gdzieś tutaj. Czy nie był tutaj przypadkiem... Tak, był, ale on mnie wtedy na hita zabił. To jest też problem. To był właśnie ten potworek, co jest tu, tylko że mnie wtedy na hita też zabił. To jest problem cały czas z tej gry, że ja od wszystkiego ginę na hita, no. Ja może i bym jakoś coś zrobił więcej, chciał, albo coś popróbował, ale no, jak nie mają na hita, no to to jest takie... I ile mogę strzelić z tego? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, a osiem? Nie, nie, nie. To coś jest nie tak naprawdę z tym staffem. Pięć razy, a osiem. To prawie już podchodzi pod dubla. Trzy uderzenia więcej. Dobra, no gdzie sobie zaczniemy? Zaczniemy sobie najpewniej gdzieś... No gdzieś tutaj, nie? Next. Next potyczkę, next streamka. A jak na razie to kończę. Kończę mi łeb na pierdala. Pracę. Znowu, nie wiem, zawsze... Jak się coś chce, cokolwiek zrobić, to zawsze się człowiek musi nadenerwować, nastresować, nawkurwiać, upocić, żeby najmniejszy kamyczek ruszyć, wiecie, jak gdyby korporacja to jest dosłownie taka zamknięta turbogłowa, która jest zbudowana na stogu kamieni. Jeżeli ty chcesz jakikolwiek z nich obrócić chociaż delikatnie, to nie można. Musimy to przegadać.
Nie mam siły, ale tak mi cały czas mnie łeb boli, odkąd tylko pracę, zanim pracę skończyłem. Gdzieś od godziny 19. Cały czas z bólem głowy. Fajnie się w sumie dzisiaj nawet grało, no ale coś tam się porobiło do przodu. Nie był to może jakiś genialny progres, ale zrobiłem te trzy bossy, te krysztalniki, czy jak one tam. Było spoko. Uciekam się, ma Elo, yo.